Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać przy rowerze jedną z prostszych czynności, jaką jest wymiana opony. Zaczyna się sezon, jeżeli macie już zużyte opony w starym rowerze, to możecie pokusić się o samodzielną wymianę na nową. Tu akurat przyda się centrum rowerowe i szybkie wysyłki w dobrych cenach. Zamawiacie nową oponę i jedziemy z tematem. Pierwsza czynność to oczywiście wyjęcie koła z roweru. Żeby to wykonać, powinniśmy zrzucić bieg na najmniejszą zębatkę. Będzie nam wtedy łatwiej to koło z roweru wyjąć i łatwiej je potem z powrotem włożyć. Odpinamy zacisk i w tym momencie koło jest już ruchome. Żeby łatwiej wysunęło się z roweru, można jeszcze poruszyć przerzutką do tyłu. Żeby zdjąć oponę, to w filozofii wielkiej nie ma. Spuszczamy powietrze z koła. Ściągamy oponę z rantu obręczy. W tym momencie też widać, czy uda się ją zdjąć samymi palcami, czy trzeba będzie użyć do tego łyżki. Jeżeli wymieniliście już w swoim życiu parę tysięcy opon, to zazwyczaj zdejmiecie oponę palcami. Jeżeli jednak nie chce Wam się to tak zdjąć łatwo, to możecie użyć łyżki do opon albo dwóch. Z tym, że pamiętajcie, że mamy dobrą dętkę w tej oponie, którą będziemy chcieli użyć ponownie, w związku z czym ściągając łyżką oponę trzeba zwrócić uwagę na to, żeby nie pociąć dętki w środku. Gdybyśmy tylko wymieniali dętkę, to zdjęlibyśmy pół opony, ponieważ wymieniamy tutaj również oponę, to ściągamy całą oponę, mamy rozbrojone koło. Potrzebujemy wyjąć dętkę ze starej opony. Stara opona idzie do utylizacji opon. Bierzemy naszą nową oponę, którą sobie kupiliśmy, żeby ją założyć. Ustawiamy napisem tam, gdzie będzie wypadał zawór. Oczywiście to nie jest konieczne, ale jeżeli tego nie zrobić, to gdzieś na świecie umrze jedna panda. Zakładacie pół opony na obręcz. Tutaj też możecie posłużyć się łyżką, jeżeli będzie Wam to ciężko szło. Musicie pamiętać o tym, żeby napis rotation wskazywał w prawidłową stronę, czyli tak jak będzie kręciło się koło, tak ma pokazywać strzałka. Także mamy pół opony założone na felgę, dziurka na zawór wypada nam tam, gdzie napis na oponie. Wszystko jest tak jak być powinno. Wracamy z naszą dętką. Najpierw wkładamy zawór, potem ten element dętki przy zaworze wkładamy do środka opony. W tym momencie najłatwiej przejść do poziomego ustawienia koła, bo najlepiej dwoma rękoma, trzymając koło na kolanach, upchać całą dętkę do środka. W dętce powinno zostać dwa hausty powietrza, tak żeby ona troszeczkę łatwiej się układała wewnątrz opony, a nie wcisnęła się Wam gdzieś pod oponę. Zakładacie drugi rant opony na koło. Jeżeli w tym momencie idzie ciężko, to oczywiście znowu można posiłkować się łyżką, z tym, że musicie pamiętać o tym, że znowu mamy w oponie dobrą dętkę i użycie łyżki staje się tutaj już w pewnym sensie ryzykowne. Także już prawie cała opona jest założona, to jest ten najtrudniejszy moment. W tej chwili możecie tutaj podważyć tą oponę łyżką za rant obręczy, oczywiście nie na samym środku tego, co Wam zostało do założenia, tylko tu od boczku, ale pamiętajcie, że tu czai się dętka, która będzie się chciała dać przeciąć, także ja to akurat wolę zrobić palcami, żeby sobie tej dętki nie przeciąć. Ona mi tu trochę wystaje, więc po założeniu muszę sprawdzić, czy się schowała pod oponą. Pozostało nam napompować koło i włożyć je do roweru. Pompowanie ogarniemy sobie kompresorem, oczywiście ręczna pompka też jest spoko. To jest taki dość newralgiczny moment, bo coś może wybuchnąć. Jak założyliście, napompowaliście, kontrola wzrokowa, czy opona wszędzie leży równo, potem kontrola, czy toczy się równo. Jeżeli ułożyła się równo, nigdzie nie podskakuje, wkładamy koło z powrotem do roweru, jest po robocie. Wjeżdżamy kołem na miejsce, korzystamy z tego, że ustawiliśmy sobie łańcuch na najmniejszy bieg, ustawiamy go znowu na najmniejszy, przerzutka trochę do tyłu, trzeba tam minąć
klocki hamulcowe albo tarczę hamulcową. Zależy, w jaki akurat system hamulcowy jest nasz rower wyposażony. Tutaj przy przesuwaniu koła przez klocki hamulców szczękowych może być konieczność rozpięcia hamulców, poluzowania linki, coś takiego. No i jak mamy koło na miejscu, to zamykamy szybko zamykacz i w zasadzie jest po robocie. Dobrze jest jeszcze po postawieniu roweru na ziemi odpiąć koło, zobaczyć, czy na pewno stoi równo i zapiąć je z powrotem. Sprawdzacie działanie biegów, sprawdzacie działanie hamulców, jest po robocie. Myślę, że jest to jeden z bardziej przydatnych odcinków. Jeżeli macie jakieś inne potrzeby na odcinki techniczne, piszcie w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym wideo. Hej!